Ta demonstracja to jest spontaniczna reakcja na wczorajsze oświadczenie Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, który oświadczył, że inwestycja nie była konsultowana z komitetem i że obszar, który zajmuje ta inwestycja, jest wpisany w opiekę i w ochronę UNESCO. Ta działka została pusta, na umyślnie zostawiona, żeby była perspektywa na plac zamkowy i na zamek.